i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Od samego rana już przygotowani, by czerwonym vanem ruszać w świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Ptaki im śpiewają, pracę umilają i szczęśliwy jest listonosz Pat. Każdy dobrze zna ten pocztowy wóz, każdy machać chce, kiedy Pata widzi. Może dziś to właśnie ty spotkasz go, gdy stanie u twych drzwi. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Wszyscy ich witają, uśmiech posyłają i szczęśliwy jest listonosz Pat. Tak szczęśliwy jest listonosz Pat. Listonosz Pat, przesyłki specjalne. Super Magnes. Wspaniały obrazek, Julian. Naprawdę! Ale co na nim jest? Tato! To jest kapitan Zap! Walczy ze złymi potworami z kosmosu! Może powiesimy ten obrazek na drzwiach lodówki? Użyjemy magnesu! Dziękuję, mamo! Proszę! Nie. Dział przesyłek specjalnych, mówi Pat. Pat, potrzebuję cię jak najszybciej w centrali. Czeka na ciebie przesyłka specjalna i to bardzo pilna. Każda przesyłka jest pilna. Zaraz tam będziemy. Chodź, Jess. A my widzimy się później. Zapomniałeś wziąć... O, dzięki. Mamy przesyłkę specjalną, Jess. Ciekawe, co to takiego? Oto przesyłki specjalne, Pat w drodze jest. Oto przesyłki specjalne, co doręczy dzisiaj Pat. Cześć, Ben. Jestem gotów do akcji. 11 minut i 8 sekund. To 30 sekund szybciej niż wczoraj. Gratulacje. A teraz... Powiedz, czy wiesz, co to jest? To wygląda na magnes. Choć nigdy nie widziałem takiego wielkiego. Bo to jest super magnes, Pat. 100 razy potężniejszy niż zwyczajne magnesy. Kto go zamówił? Wieża ciśnień, która stoi tuż przy stacji, przewróciła się i zablokowała tory. Dopóki się jej nie podniesie, Ajay nie pojedzie dalej ekspresem. Ten magnes to jedyna rzecz, która może ją ruszyć. Musisz go dowieźć jak najszybciej. Jesteś pewny, że to zadziała, Ted? Jasne, że tak. Podniesiemy ją w mgnieniu oka. Spójrz, na tym haku zawiesimy magnes, opuścimy go w kierunku wieży, aż się do niej przyczepi. Wtedy wszystko podciągniemy do góry. I raz, dwa i trzy, pociąg pojedzie dalej. Ale gdzie jest ten magnes? Pat już z nim jedzie. W dziale przesyłek specjalnych wszystko chodzi jak w zegarku. Mój się właśnie zatrzymał. Najszybciej uda nam się to przetransportować helikopterem. Chcesz się przelecieć, Jess? Zaczekaj, to też ci się przyda. To pilot, dzięki któremu włączysz i wyłączysz magnes. Bardzo sprytne. Ale w żadnym wypadku nie naciskaj. Tego guzika. Ja utknąłem. Chyba wiem, o co chodzi. To nie jest łatwa przesyłka. Ale na pewno dasz sobie radę. Nasz dział przesyłek specjalnych, Ben, może dostarczyć naprawdę wszystko. Przy
Przykro mi, ale AJ nie może nic zrobić. Pociąg nie przyjedzie, dopóki nie oczyści się torów. Spóźnimy się na samolot. To wszystko wina twojego taty. Zepsuł nam wakacje. Zaczekajcie, Saro. Tata nigdy się nie spóźnia. Zaraz tu będzie. Och. Magnes gotowy, Pat. Odbiór. Dzięki, Ben. Bez odbioru. Powodzenia! Wow! Patrzcie do góry! Pat leci! Faktycznie! O, mam nadzieję, że Pat zaraz tu będzie! Moi pasażerowie czekają! O. Hej! Ten dźwięk brzmi znajomo! To on! No i jesteśmy, Jess. Mówiłem ci, że to nie zajmie długo. Cześć, Ted. Witaj, Pat. Przybywasz w samą porę. Ted, zaczekam na stacji Zielona Dolina. Kiedy tory będą czyste, pociągnij za te dźwignie. Się rozumie. I co się wtedy stanie? Wtedy semafor się podniesie i będę wiedział, że mogę jechać. Mam pociągnąć za dźwignię, jak tylko tory będą czyste. Rozumiem. Powodzenia, Ted. Proszę, działajcie szybko. Pat do Teda, pat do Teda. Pat, tu Ted. Potrzebujemy, byś nas naprowadził. Odbiór. Nie ma sprawy. Podleć trochę bliżej. Bardzo dobrze. Jeszcze troszeczkę. Bardzo ładnie. O, stop, stop. Za daleko. Pat, musisz zawrócić. Nie, Pat, poleciałeś za daleko. AJ, stój. Hej, gdzie ty lecisz? To Magnes, Jess. Przyczepił się do pociągu. Musimy go wyłączyć. O, dokąd on leci? Nie panikuj, Jess. Tu przecież nie ma się czego bać. Odbiór, odbiór. Pat, wszystko w porządku? Udało się. Już dobrze, Jess. Możesz otworzyć oczy. Jesteśmy bezpieczni. Halo, Pat? Wszystko dobrze? Odbiór? Halo, Ted? Już do ciebie lecimy. Będziemy za kilka minut. Odbiór. Dobrze cię słyszeć, bo już zaczynałem się o ciebie martwić. Muszę to odłożyć w jakieś bezpieczne miejsce. Jest już druga po południu, a AJ-a ani śladu. Obawiam się, że nie uda nam się dzisiaj wylecieć, Saro. Tata na pewno tu będzie, na pewno! Może nie tym razem. Chwileczkę, a co to? Tata, to tata! A nie mówiłam? Znakomicie. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, pani Goggins. A jak się ma malutka Boni? Ojej, wracaj do mnie. Orety, ciekawe, co tam się stało. O, to zabawne. Byłem pewien, że... Hej! Zaczekaj! Dynio, stój spokojnie. Och, zachowuj się grzecznie. Spróbujmy jeszcze raz. Zaraz będziemy na miejscu, Jess.
Czekam, aż semafor się podniesie, Miro. Nie mogę ruszyć, dopóki tory są nieprzejezdne. O! Na pewno wszystko masz, Saro? Kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, walizka, wszystko, babo. W takim razie możemy jechać. No to dlaczego nie ruszamy? Semafor poszedł w górę. Nareszcie! Motorniczy wita na pokładzie i informuje, że tory są już przejezdne. Pociąg za chwilę odjedzie. Hurra! Ale świetna robota, tato! Wiedziałam, że się uda! A teraz, Ted, sprawdźmy, czy damy radę szybko to podnieść. Chwileczkę, Pat. Chyba mamy jeszcze jeden problem. Problem? Magnes przyciągnął całkiem ciekawą kolekcję. Łopata, uprząż dyni, a to chyba kask sierżanta Selby. O nie, Magnes musiał się znowu włączyć. Odsuń się, Ted. Robi się. To tam! Tak! Moja uprząż! Co się tutaj wyprawia? To wszystko przez ten magnes, Arturze. Pat ma z nim same problemy. Pat do Teda! Pat do Teda! Jesteśmy gotowi do podniesienia wieży ciśnień. Odbiór! Zostań na pozycji, Pat. Opuść go na dół, a ja przysunę do niego hak. Co to? To pociąg. A Jay chyba już wyjechał. Ale my nie podnieśliśmy jeszcze wieży. Co tam się dzieje? Mamy mały problem, Pat. A Jay już tu jedzie. Dobra, spróbuję dźwignąć wieżę za pomocą helikoptera. Jesteś pewien, że ma tyle mocy? Nie ma wyjścia, Ted. Opuszczaj magnes! Trochę w lewo. Jeszcze trochę. Idealnie. I stop. Magnes się przyczepił. Zacznij podnosić wieżę. Szybko. W górę, Pat. Prawie. Spróbuj jeszcze raz. O, rety. Już prawie. Jeszcze trochę, Pat. Stop! Wieża za chwilę znowu się przewróci. Zatrzymaj się, Pat. Pospiesz się, Ted. Nie wiem, jak długo uda mi się jeszcze ją utrzymać. To pewnie przez złamaną nogę wieża się przewróciła. Nie ma szans, żeby się utrzymała. To co robimy? Amy, posłuchaj mnie. Mam pewien plan. Zajmowałam się już wcześniej złamaniami, ale nie takimi. Proszę, powinno być dobrze. Spróbuj jeszcze raz, Pat. Tak, to powinno wytrzymać. Hurra! Świetnie, świetnie. Brawo, Ted. Udało nam się! Idealnie co do minuty. Nadjeżdża Ajay. Dzięki, Pat! Wyślemy panu kartkę! Dziękuję wam serdecznie. Nie zrobiłbym tego bez waszej pomocy. Nasza przesyłka specjalna została dostarczona! W wersji polskiej wystąpili Piotr Gulbierz, Małgorzata Musiała, Laura Haras, Małgorzata Hewitt, Piotr Witkowski, Mikołaj Mikołajewski, Rafał Ostrowski, Bartosz Lamparski, Artur Blanik i inni. Nagrania Mikołaj Mikołajewski. Realizacja dźwięku Karolina Kinger. Reżyseria i kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Opracowanie wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.